Pierwszy odcinek nowej edycji programu Rolnik Szuka, żonę wywołał wiele emocji wśród widzów. Poznaliśmy aż 3 rolników i 2 rolniczki. 23-letni Kamil, 26-letni Stanisław, 55-letni Krzysztof oraz 28-letnia Kamila i 55-letnia Elżbieta będą szukali miłości w programie. Już po pierwszym odcinku w sieci zawrzało. Internautom bardzo nie spodobało się zachowanie Stanisława, który bardzo szybko odrzucał kandydatki. Rolnik nie tłumaczył, dlaczego odrzuca kandydatki, tylko zdecydowanie odkładał listy na jedną stronę. Jakiś smutek widzę w tych oczach. Raczej na nie, skomentował zdjęcie jednej z kandydatek. Kolejny list był od 19-letniej Natalii, która jest Polką o afrykańskich korzeniach. Rolnik od razu zdecydował, że nie chce zaprosić na swoje gospodarstwo tej kandydatki. Marta Manowska nie kryła swojego zdziwienia i tylko bacznie obserwowała. Jak każdy kolejny list Stanisław odkładał na jedną stronę. Kolejna Klaudyna, która jest fotografką, również nie przekonała rolnika. Na oficjalnych profilach programu na Instagramie i Facebooku rozpętała się prawdziwa burza. Internauci i widzowie są zaskoczeni tym, jak łatwo Stanisław przekreślał kolejne kandydatki. I dodawali, ten Staszek bez pokazania majątku rodziców, max 20 listów by dostał, nie rozumiem, czemu tak robi, co list, to nie jego typ, no ciekawa jestem, kogo wybierze pan Stanisław, chyba wybraną czeka niełatwe życie, pisali. Mamy nadzieję, że Stanisław odnajdzie prawdziwą miłość w programie. Trzymamy kciuki i życzymy mu dużo szczęścia. Źródło: plejada.pl